Nagle w takim upale, cały sezon przypadł. Przepraszam, zadzwonił do mnie, poprosił mnie, że nie mogłem spróbować. Decyzja była bardzo trudna, no ale zdecydowałem, że spróbuję. No i zobaczymy, jak to dalej pójdzie, bo no, na razie jest nieźle. Mimo tego, że jest taki duży upał. Fajna inicjatywa, takie złożenie z weteranów. Coś nowego można powiedzieć, bo Puchar Polski pamiętam też z udziałem starszych zawodników, ale tutaj ordynarną zgrywki i gole. No tak, no jest fajna sprawa, żeby zebrać tych chłopaków, którzy jest, po prostu są i którzy chcą jeszcze grać i na pse im się po prostu grać, bo to nie jest takie proste, żeby wyjść na boisko i zagrać 90 minut jeszcze w takim upale jak dzisiaj. Także to jest trudna sprawa, no ale no, zobaczymy, spróbowałem, jak to pójdzie dalej, to zobaczymy. Młodzi się przy okazji mogą czegoś nauczyć, no, chociaż u was chyba tych młodych to trochę mało. No znaczy jest tam paru, nie znam tych chłopców w ogóle, także ja tu jestem praktycznie pierwszy raz. No. I pracuję praktycznie dosyć intensywnie, długo, także no, tylko przychodzę tutaj, aby no, wspomóc kolegów. Co można powiedzieć, udana inauguracja? W ogóle bardzo ciekawy mecz mimo tego upału. Tak, uważam, że mecz jak na B-klasę, na wysokim poziomie. Kilka fajnych piłkarzy zobaczyliśmy dzisiaj na boisku. Dla mnie największy gwiazd ludzie z Wicisław, 58 lat, ile odstawał, wręcz nie był. Najbardziej mówimy za wynikiem na boisku. Chyba jakby trenował jeszcze bardziej regularnie, to byś może w pierwszym zespole spróbować. Zichun na pewno cały czas śledził się, bo to widać po nim. Sylwetka 18-latka. Szacun, każdy powinien sobie zdjęcie zrobić. Jak będzie miał 58 lat, wyjąć z albumu i zobaczyć, że 58-letni piłkarz jeszcze może grać. Jeszcze dzisiaj także kilku młodych zawodników, jakich ocenisz i dla nich tą jednostkę meczową i też doświadczenie. Na pewno nie uczą się piłki seniorskiej. Duże doświadczenie dla nich w takim meczu, duża presja derby, nawet w B-klasie, ale muszą podejmować walkę z takimi piłkarzami doświadczonymi, wtedy się uczą tego cwaniactwa boiskowego. No i co ważne, dzisiaj na równym boisku dojdzie. Dokładnie, fajnie, że gospodarz zaproponował nam inną płytę. Można było pograć piłkę, można było stworzyć kilka fajnych akcji. Cieszymy się bardzo z zwycięstwa. Gramy dzisiaj jedna bramka, ale mamy wrażenie chyba, że i ta druga była prawidłowa, więc chyba możesz być zadowolony. No, cieszę się z tego występu i jeszcze ta pierwsza tak ładnie siadła od poprzeczki też w ogóle. I ogólnie pewnie się czułem, chociaż byli starsi i silniejsi, to sobie dawam radę w środku. No właśnie, powiedz, jak się czujesz w tym zespole? Tutaj 58-letni, ale świetnie ciągle grający Zdzisław Dudziec, kilku innych starszych zawodników i kilku was młodych. Taka mieszanka, ale widać, że wypaliła. No dobrze, już raz graliśmy razem i już to działa. Powoli już się zazębiamy. Ci starsi zawodnicy pomagają się ustawić, podpowiadają dużo? Tak, cały czas. Tutaj nie wiem, jak się nazywa, ale cały czas ławki mnie ustawia właśnie, jak mam grać. Taki Tomek chyba się nazywa. Stilon Gorzów, oczywiście drugie zespoły, dzisiaj przeciwko sobie, po raz pierwszy? Tak, po raz pierwszy w życiu. Nigdy. Jedyną przyjemnością mieliśmy chyba zagrać na hali zimą, w przerwie, w rozgrywkach letnich, a tak to na boisku chyba pierwszy raz się dzisiaj zdarzyło. Paweł, powiedz, taka niecodzienna sytuacja, trener pierwszego zespołu Warty, a dzisiaj w drugim zespole Stilonu. No niecodzienna, ale zdeklarowałem się już kiedyś dobremu koledze Pawłowi Rysujowi, że jak skończę grać w Santoku, to będę grał z nimi zabawowo w B-klasie. Słowo się rzekło, więc słowa zawsze dotrzymuję. No trochę był mały konflikt interesów przygotowań tutaj do Warty, natomiast szybko z prezesem wyjaśniliśmy. Ja traktuję to jako dobrą zabawę, nic więcej. I mogłeś przy okazji zobaczyć kilku zawodników z pierwszego zespołu. Zgadza się. Jest to możliwość dla chłopaków, żeby się ograli, bo gdzieś nam brakowało może tego rytmu meczowego, więc pobiegali, wybiegali swoje, chociaż pogoda jest jaka jest. No ale super zabawa, naprawdę. Teraz powinniśmy razem pójść, sobie usiąść, zjeść fajną kiełbachę i powinno być wesoło. No właśnie, bo chyba można powiedzieć, że bardzo ciekawy mecz nawet, mimo że to B-klasa, no to tylko B-klasa chyba dzisiaj z nazwy. No tak, zawodnicy znani z boisk, tak? Andruszczak, Suwary, z drużyny Stilonu. Tutaj w Warcie, no wiadomo, trochę mniej znane, ale zobaczymy, wszystko się rozkręca, także może będzie dobrze. Będziemy walczyć jak najlepsze miejsce, albo z Stilonu i Warto zajmie, może awansuje do klas. Spróbuję naciągnąć was na wspólną ocenę, jak brat brata ocenia. No brat na stoperze profesor, także bez zarzutów co do jego gry, naprawdę. A brat, no to było trochę fajnie. Szczególnie przy tym karnym spóźnił się, chciał gościa, ewidentnie jako pierwsza nie miał szans, ale wszystko to poprawi. Wnioski wyciągniemy i będziemy pracować dalej. Tak jest. No dzięki. I dobra. Dzięki. No to powiedzieć chyba, że dla sobie za tego meczu warto założyć 4-2, naprawdę kawał widowiska. No ja uważam, że mecz wyrównany po naszych błędach jakiś tam wiadomo, że ci chłopcy niektórzy już nie grali 2-3 lata w piłkę. Po dwóch tam trzech treningach nie jesteśmy w stanie cokolwiek
zagrać. Dlatego uważam, że i tak zostawiliśmy serce na boisku. Po tym, co niektórzy chłopaki już nie grali, mówię, 20 lata piłkę. U was też, tak jak w Stylonie, taka mieszanka trochę tutaj starszych zawodników, takich można powiedzieć sympatyków klubu, no i trochę z pierwszego zespołu. No ci chłopcy, którzy nie grają w pierwszym zespole, to mówiliśmy, że od początku, że będą się ogrywać w drugim zespole. Mi się wydaje, że to jakieś tam przyniesie konsekwencje później w rozgrywkach pierwszego zespołu, także tak, ci chłopcy jednostkę treningową będą mieli meczową, także to zawsze lepiej jest niż jakikolwiek trening, także no mówię, stawiamy tutaj na młodych, niech się wybiegają, mamy swoją taką stałą 13-14 starszych chłopaków, a 3-4 będziemy zawsze dekoptowywać z pierwszego zespołu. Dwa zespoły wchodzą z B-klasy, no to w sam raz, Stylon 2 i Warta 2. No, może i tak będzie, tak chcielibyśmy, żeby tak było. Może spotkamy się w przyszłym roku już w A-klasie, w derbach drugich zespołów.